to tylko możliwe, kłaniam się Państwu po przerwie. 507-964-253. 507-964-253. Mamy tradycyjnie mniej niż kwadrans do Kożuszka. Jest jeszcze jedna wiadomość, na którą na pewno Państwo czekali z zapartym tchem. Okazuje się, że tych ministerstw to jest za mało jednak. No bo koalicja jest taka szeroka, że dla wszystkich chętnych stołków nie starczy. Chociaż przypominam Ci, od Zandberga to oni do tego rządu nie weszli. Sympatyczna pani redaktor z TVN24 Agata Adamek przekazała nieoficjalnie, że do rządu Donalda Tuska wejdzie Marzena Okła-Drewnowicz jako ministerka do spraw senioralnych. Oni tak piszą, no co. Oraz też jako ministerka wejdzie Katarzyna Kotula, która miałaby stanąć na czele Ministerstwa Równości. Pani redaktor Adamek przekazała te informacje na Twitterze. Podczas posiedzenia Sejmu Donald Tusk miał spotkać się z kandydatkami do swojego nowego gabinetu. Stacja TVN24 przekazała, że odbyły się one w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Znaczy one się odbyły, to spotkanie się odbyło. Że odbyło się ono w siedzibie planu. Teraz wszyscy będziemy mieli kłopoty z tymi zaimkami. Tak? Stacja TVN24 przekazała, że odbyło się ono, to spotkanie, w siedzibie Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej, czyli one tam były gościniami u Chyrzego Roya. No tak powinien brzmieć ten komunikat, on tak powinien być zatytułowany. Gościnie u Chyrzego Roya i wszystko było w porządku. To jest słuszny kierunek. To mówię od razu, tak, to jest słuszny kierunek, by się można chwalić, że ten rząd jest kobiecy. Ludzie, jednym śmieszkiem się tego wszystkiego tak nie obskoczy, no. Pani Dominika z Katowic. Kłaniam się pani Dominiko, dobry wieczór. Halo. Panu i dobry wieczór słuchaczom. Mam nadzieję, że Donald Tusk nie zrobi wam krzywdy i nie zgasi wam kanału Republika, bo to by było straszne. Teraz się niedawno dowiedziałam, bo oglądałam pana Klarenbacha, gdzie pokazano było zdjęcie Donalda Tuska z tym panem Sienkiewiczem. I on właśnie mówił, ten pan Klarenbach, że mianuje Sienkiewicza na ministra kultury i on zrobi porządki z Jedynką, telewizją publiczną, po to, żeby zrobić ścieżkę Donaldowi Tuskowi do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli oni coś takiego zrobią, to ja jestem przerażona. Oni wszystko chcą, tutaj niedawno pani dzwoniła, chyba pani Hania, i ona dobrze powiedziała, że oni wszystko chcą rozkraść. Nawet wodę, okazało się, bo oglądałam w dzienniku, że nawet wodą zaczną podwyższać wodę. No jak oni wszystko podwyższy się, prąd, gaz, to czynsz też pójdzie razem z wodą w górę. No to proszę pana, no to jeszcze na dodatek, nie daj Boże, żeby ten łobuz wprowadził euro, no bo on też chce wprowadzić euro. Tą centralizację Parlamentu Europejskiego też się strasznie boję. No to będzie przerażenie, ale ja się pytam, bo ludzie nie chcą wyjść teraz na ulicę, no bo faktycznie jest zima. Boją się, czy co? Musimy zaczynać się organizować, no bo to będzie długa droga znowu do tego, żeby PiS... Nie wiem, co się stało z panem Jarosławem Kaczyńskim. Może jest ciężko chory. Muszą po prostu ludzie zacząć się tam jednoczyć. To, co się będzie działo, to będzie straszne. No, kto wpadł na pomysł, żeby głosować? No tak, przeszkodziła jeszcze ta koalicja KO. Włącznie z tym... No ja już nie będę nazywała pana Hołownię nazwiskiem takim, no wiadomo, Trefniś. O, trzeba nazwać pana Hołownię Trefnisiem. Już wszystko pan opowiedział na temat tego człowieka, ale chcę jeszcze jedno powiedzieć. Ponoć on skończył psychologię. Nie skończył psychologii. Nie. Właśnie nie wiadomo, nie skąd w życiu, nie wiadomo, czy on maturę zrobił. On się dosłownie tym chwali. Nie, pani Dominiko, on był na studiach, ale ich nie skończył. Wykształcenie, ja o tym opowiadałem już kilka razy, no, wykształcenie ma ogólne średnie, to po wielkich bólach zostało no przyznane na stronie sejmowej. No tak, ja nie wiem, czy on ma maturę. Bujał w obłokach. On nie ma, zresztą chcę panu powiedzieć na poważnie teraz,
bo Sejm jest poważny. On się nie zna na wszystkim. To, tutaj ktoś się pytał, pani Hania, kto go steruje? Więc chcę powiedzieć głośno, steruje nim Donald Tusk. Po co? Po to, żebyśmy się zajmowali panem Hołownią i żebyśmy nie widzieli tak naprawdę, co się kryje, co wyprawia Platforma Obywatelska. To ja kiedyś słyszałam rozmowę pana Króla chyba, dziennikarza, z różnymi ekspertami, oni właśnie tłumaczyli. Pan Hołownia jest miły, sympatyczny, showman, prawda? Dziewczyny go ubóstwiają, nastolatki tam gdzieś pokazano były, jak szalały za nim. I to właśnie zrobił pan Tusk. To jest taki majstersztyk Donalda Tuska. Po co? Żebyśmy się ciągle nim zajmowali. A on będzie kręcił nowe lody. I na tym to polega. Tylko wie pan co, no tutaj pomówię po tej pani Hani, no bardzo dobrze mówiła. Już spotkałam się, proszę panią, bo idę do fryzjera, bo muszę sobie obciąć włosy, ufarbować się, ładnie, elegancko wyglądać na święta. I ona jest ciężko zdenerwowana, co będzie z nią i co będzie z jej, prawda, warsztatem. Że będzie musiała ludzi pozwalniać. No to jest straszne, mówi. Myśmy się tego nie spodziewali, mówi do mnie. My się znamy, bo ja dość często tam do niej chodzę i mówię, no tak, proszę panią, trzeba niestety uważać, na kogo się głosuje. No oczywiście mówię, że Donald Tusk nie wygrał, wygrał raczej Hołownia. I ten Hołownia to jest jego koalicja właściwie z Donaldem Tusk. Jakby sam Donald Tusk wygrał, to by nie dostał tyle głosów i on by nie sam nie rządził. Tylko on ma koalicjanta właśnie, KO. Ale mnie najbardziej wkurza, proszę pana, PSL. Takiego tchórza, jak Kosiniak-Kamysz, to ja w życiu nie widziałam. Mógł świetnie prosperować z PiS-em. Miałby ogromne poparcie PSL. On nie wiem, czy PSL miało w życiu ogromne poparcie. Nie miało. Nie miało. Z tego, co ja wiem, w latach 90. Też było Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też bardzo krótko trwało i nie miało tak dużego poparcia. A w ten czas jakby było z kolei jako koalicjant z PiS-em, to by jakoś fajnie by to szło, bo oni mają podobny program. Ale to są tchórze dosłowne. No wie pan co, no, zaczyna się bardzo źle. I po prostu włosy mi dęba po prostu na głowie stają. To szaleństwo tej ekologii. Chcę panu powiedzieć, że mam znajomych leśników i mówi, że teraz, jak za czasów tego szaleństwa ekologicznego, to oni nie mieli takich w życiu. Oni się boją tej dewastacji lasów państwowych, jeżeli one przetrwają oczywiście. Jeżeli Donek i jego spółka nie sprzedadzą lasów państwowych, to oni się boją przede wszystkim dewastacji totalnej lasów państwowych. I to właśnie moi znajomi leśnicy mówią. No, kończę na dzisiaj. Życzę panu, żeby znalazł coś pan fajnego, jakiś prezencik, bo jest dzisiaj tak samo jak ja dostałam, fajny. Także życzę wszystkim dużo zdrowia i dużo cierpliwości. I żebyśmy się zaczęli niestety, no niestety pani Haniu i mówię tutaj do wszystkich, ludzie będą musieli niestety wychodzić na ulicę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się pani Dominiko, dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Tak, trzeba zacząć zbierać te opony, które będziemy palić. Pani wspomniała o tym Sienkiewiczu. No jest tak, z ustaleń portalu Der Onet wynika, że Chyży Rój powoła Bartłomieja Sienkiewicza na stanowisko ministra kultury tylko na kilka miesięcy z jednym konkretnym zadaniem. Zrobienie porządku w mediach publicznych. Potem resort ma objąć polityczka, no tak jest napisane, która w przeciwieństwie do Sienkiewicza zna się świetnie na kulturze. Dosyć otwarcie koledzy pojechali, że ona się świetnie zna w przeciwieństwie do Sienkiewicza. W maju 2024 Sienkiewicz ma ustąpić ze stanowiska szefa Ministerstwa Kultury i rozpocząć kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Nowa koalicja, która chce wkrótce objąć władzę, ma pracować nad planem ratunkowym
Nie będziemy potrzebowali ustawy, nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Dudy. Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej. Niezależnie od tego, co oni zrobili z telewizją publiczną, zamieniając ją w partyjną tubę, to telewizja publiczna jest nasza, nie ich, nasza, czyli Polek i Polaków. Utrzymujemy ją po to, by mieć obiektywną prawdę, a nie partyjną propagandę. Tak w kampanii wyborczej mówił Donald Tusk, to cytuję Der Onet. Pierwsza opcja to, jak podała Gazeta Wyborcza, unieważnienie uchwał Sejmu, którymi powołano członków Rady Mediów Narodowych. Kolejnym pomysłem na zmiany jest postawienie spółek w stan likwidacji i zmiana władzy i tak dalej, i tak dalej. Tam są dziesiątki scenariuszy. Klosce to dajcie. Kloska napisze taki projekt, że no, dajcie te Klosce. Ja jeszcze powinienem o tym wspomnieć, bo to jest tak, że dzisiaj podczas dyskusji nad tym projektem ustawy, która zakłada zamrożenie cen prądu na pół roku, poseł Artur Łącki, na pewno Państwu znana, charakterystyczna sylwetka, w swoim wystąpieniu zarzucił politykom PiS-u, że nimi kieruje nienawiść do Niemców. No i wtedy nie wytrzymała pani poseł Barbara Bartuś z PiS-u, która odpowiedziała Łąckiemu tak. Ja bym rozpoczęła od takiego sprostowania słów, które tutaj padały. PiS nie nienawidzi Niemiec. Ja osobiście powiem, że ja Niemców podziwiam. Podziwiam rząd niemiecki. Podziwiam Niemców, którzy dbają o interesy własnego kraju, własnych obywateli. Natomiast nie mogę się pogodzić z tym, że posłowie wybrani do polskiego parlamentu też w polskim parlamencie reprezentują niemieckie interesy. To nie jest kwestia nienawiści, tylko tak nie powinno być i Polacy powinni o tym wiedzieć. Przykładem jest chociażby to, że jeżeli Niemcy mają problemy z tymi starymi wiatrakami, to nawet potrafili namówić tutaj posłów, żeby taki projekt ustawy w polskim Sejmie złożyć, żeby ten szrot z Niemiec kiedyś można było tutaj do Polski sprowadzić. Dzisiaj to wycofaliście, ale ta ustawa dalej bije w polską niezależność. No i jeszcze oceniła pani poseł, że proponowana ustawa uderza w jedną polską firmę dosyć ważną, czyli Orlen. Orlen, którego tak bardzo nienawidzicie, bo zapewnił nam stabilizację. Czy przyjęcie tej ustawy w takim kształcie właśnie nie zachwieje naszej stabilizacji, czy nie ograniczy inwestycji Orlenu, między innymi w farmy wiatrowe na morzu, czy w energetykę jądrową? No tutaj tak mówiła, odnosząc się do tego pomysłu, że 15 miliardów złotych Orlen ma wyłożyć na pokrycie cen mrożenia cen energii. Na koniec zapytała, z jakiego powodu zamrożenie cen prądu ma obowiązywać tylko do końca czerwca, tylko przez pół roku, a nie tak jak proponuje PiS, do końca przyszłego roku. Wybory samorządowe czy europejskie? No, już Państwo sobie sami muszą na to pytanie odpowiedzieć. Tam jest jeszcze jedna ciekawostka z dzisiejszego dnia, mianowicie okazuje się, że tego 14-15 to oni w tej Brukseli w ogóle nie będą debatować nad tym, co mieli debatować. Bo jak napisała pani premier Beata Szydło, jutro mija 6 lat, chyba jakoś tak, od momentu, kiedy ona, a może coś pokręciłem. W każdym razie, jak napisała Beata Szydło, nie będzie to stawiane w Brukseli 14-15, bo oni doszli do wniosku, że to jest za trudny temat to jest. Nie na ten moment. To trzeba przesunąć. Tam troszkę później. Czyli nie ma większego znaczenia, jak tam 14-15 pojedzie do tej Brukseli. Proszę Państwa, zapraszam na spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem i życzę miłego wieczoru mikołajkowego.